Mam od Rewind Part 2. Czekane było długo. Czas obejrzeć. A taki gość, słuchaj, Amon Ra. Spartiatics! Kontekst mam zbierał na kompa przez 2 lata. 2K23 nareszcie miał dokonać zakupu. A już miałbym komputer po jakiegoś 20, podejrzewam. 21. Także wolę sobie poczekać i zarobić. I w zasadzie już zarobię, tylko teraz będę czekał na wypłatę. Jeszcze nie zamawiałem kompa. Nie zamówiłem jeszcze kompa, ale hajsik już mam. Tak, miałem zabawę w tym tygodniu, ale były jakieś tam komplikacje. Kiedy komputer? No już jest zamówiony, czekamy aż mi wyślą tam z Amazona. Dziś albo jutro będę miał płytę główną już. Już jest ten kognat się. Mam już... No i na Instagramie dawałem przecież zdjęcie części. To było samo pierwszym tym. Nie? Co to? Siema widzowie. Widzowie, friendsowie i kondomowie? Płyta wjeżdża, co oznacza pewnie, że zaraz zaczynamy montować bestie, okej. Będziesz składał kompa z streamie? Nie, teraz składam zaraz, okej. Nie, nie, jeszcze nie jest nowy kompik. Kiedy kompik, jeszcze nie przychodzi kompik, jeszcze musimy ogarnąć. O, cześć, no co z komputerem będzie w tym tygodniu? Prawdopodobnie wszystko. Spokojnie, mordeczki, bądźcie cierpliwi. Okej. Po prostu muszę jeszcze coś domówić i tyle, spokojnie. Nic nie jest, ten wszystko działa. Pięknie, fajnie. Tylko jeszcze nie ma monitora. I dysk twardy 2 terabajty do tego doszedł. O, nadszedł. Ej, generalnie to Bukas pisał do mnie ostatnio o informację o komputerze. Tak więc oficjalnie mogę ci, panie Bukasie, powiedzieć, że komputer przybył. Gdzie jest? Teraz daj Bukas to na środek piszcie, tak? Jak to wy napierdalacie. Powrót do montażu, jak tańczy Mamon. Przepustka! Ej, w ogóle... Uj, z tą dziewczynę dzisiaj wziął mnie na osiedlu, nie? Okej. Okej, okej. Ej, ale to już chyba było, te shoty z tego streama. Czy nie? Bo kojarzę, że identycznie to wyglądało, też ta bluza była. Herbata pita? No... Chyba nie. O Jezu... Jebcie! Jebcie tego zjeba, co powiedział, jak się kompik prezentuje wizualnie. Nacisnąłem przycisk wyjścia z komputera, prawie komputer zamknąłem. Przez tego zjeba. Dobrze, że OBS musisz nacisnąć akceptuj, żeby się wyłączył, bo już byście mieli po streamie na parę chwil, ty. Bo nawet żeście kurwa... Pane Wajzy nie zauważyli czegoś, no nie? Czego? To specjalnie dla was na dzisiaj zrobiłem. Wybacz, czego? Tak się oto pruliście przez zapchlonych 5 lat. I nikt nawet kurwa nie zauważył. Kurde, o co chodzi? Ale kurwa mi jacę piosenkę fajną włączę. Nie wiem, czy wam zaspoileruję, czy nie. Może ktoś wam o tym wspomnił siebie na transmisji. Ale wkrótce będziemy grali w Euro Truck Simulator i kupuję sobie normalnie kierowniczkę z tymi tego normalnie, co tam nogami pierdalasz. Ale czekaj, o co chodziło? Czego nie zauważyliśmy? Upraszcz się uczył pci męskiej o zaprzestanie ejakulacji do szkolnych toalet. Rozumiem, że tak zwane zabawa magiczną różdżką, tudzież wal... Cowanie tu do przyjedzenia zabawa, zarówno samemu, jak i z kolegami. Znaczy, prosimy was o wzięcie pod uwagę interesy w szkołę. Każdy się przyłapał na czyszczeniu lufy karabinu. Zostanie pociągnięty to... Co? Aha, ale zobacz, uczył płci męskiej.
A jeżeli ci pomoże w tym, w sensie koleżanek, to się wtedy jest spokój? Nie wiem. W zawodówkach tak jest? Wraca temat płci. O nie. Proszę. Ej, o co chodzi w tym? Zapierdoliła, kurwa, i za... Jebała zucha, tam kurwa, że człowieku, dole. Moje człowieczki. Jezu, czemu się połamały? No wiecie, o co koło, no. A nie, żyją. Ej, dobra, niech mi ktoś wytłumaczy, bo to drugi part i nie było wytłumaczenia. Czemu są co chwila te montaże Cat.pls z Mamonem? Walka. O, to już z kwinta, nie ze szklanki. Ja bym się kolki napił. Dawno nie piłem. Chłopco pijany, no i chuj, bo co, bo zazdrościsz, bo mogłem, bo nie mam kobiety, która mi powie, że nie mogę, tego mi zazdrościsz, jestem wolny, mogę sobie wypić, jak mam ochotę, też dom cia, i nikt mi nie powie, że nie mogę, a ty co, a ty byś piwko małe chciał pierdolić, byś się odwrócił, mogę kochani się napić, by było tak, mogę kochani się napić, nie, o kurde, no wybacz mi. Jak ja to wyłączyłem? O. Tak byś skończył, a ja biorę sobie patrz. Kurwa ten. I nikt mi kurwa nie powie, że nie mogę. Chuj, że mnie wykrzywia. Sigma. Ja. I muszę wypić kolę. Ale nikt mi nie powie, że nie mogę. Kasia, okay. Czy jesteś dostępna do moderacji dzisiaj? I widzowie, pamiętajcie, Joker. Wszystko. Cokolwiek, kurwa, nawet na największej kulicy. Ej, ale poczekajcie, spauzuję na chwilę. Co w końcu było, czego nie zauważyliśmy, a co Mamon zrobił specjalnie po 5 latach? Bo nadal nie powiedział. Ktoś powie mi? Bo nie wiem... Pecet? Aha, no ale no to jak mamy to widzieć? Wami pojadę, bo zasłużycie, czy coś to zasłużycie? Tak, Raxer. Jesteście lojalni, jesteście normalni. A, po FPS-ach, okej. Okay. Zawsze, pamiętajcie, szacuneczek zawsze. Dziękuję wam, że byliście. Nie ma sprawy. Że jesteście. Nie ma mam sprawy. Mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję wam, wszystko to jest dla was. Witam. Dzięki wam nie, i mam nadzieję, że bez kitu, nawet jak jestem dla was zdolonym czasami, bo mnie widzicie, bo mnie snajpicie czy coś i z wami pojadę i tak chuj, styw. I tak jestem naprawdę szczęśliwy i zadowolony, że kurwa tu no jestem. I git. Bez kitu, bo moglibyście być gdziekolwiek indziej. Ale jesteście tutaj i ja to szanuję i doceniam kurwa. I to jest jedyny raz, gdzie zobaczycie mnie w takiej formie. Ej, Mamon się wzruszył. Dziękuję. I tyle. Piękne. I się kurwa rozkleimy. Wzruszył się. Ale puszczę wam fajną piosenkę. To jest jedyny raz, bo bez kitu ryczę. Bo kurwa tu jesteście, no nie? I dziękuję wam. Ale płaczę pierwszy raz w życiu. Krubas, co ty piszesz? Bo mam naprawdę fajnie, bo pierwszy raz w życiu? Mi się udało żyć i się najebałem. Py, jakby to nazwać? Py. Profesjonalnych hejterów. Pane, sram wam do kaszy codziennie rano i wy to wpalacie śmiecie. Oczywiście żartując. Ale cieszę się. Że widzowie są ze mną, byli. Mam nadzieję, że będą. Nowy komputerek, mam nadzieję, że to jest zajebisty jakiś tam progres dla nas do przodu. Będziemy grać w zajebiste gierki. Nawet kupię sobie kierownicę zajebistą.
będziemy sobie jeździć, będziecie snajpić, kurde, wiecie jak to jest, no nie? O, ja się od was nie uwolnię i tak będziecie snajpić, ja wiem. Ale cieszę się, że bez kitu, mimo tego, że jesteście s***ami w internecie, tak was spotykam na ulicy, jesteście s***bisi. Mam czkawkę pijacką, odbijam się jak wie co? Ja sobie tańczę, bo lubię. Was zabronić mi tańczyć? Jesteś rasistą tanecznym? Uuuu! Kappa. Co się... Co się dzieje? Uuuu, kappa. Sztafen, dzięki bardzo za słupka, witam. Witam. Cyberpunk. A widzicie co widzowie? To dla was! Jeden raz! Dzięki. Nie musiałeś. Nigdy więcej! Co się dzieje? Oszalał. Nie no, nie wiem już co się dzieje po prostu, no ale co no. Oglądamy dalej no. Płyniemy z nurtem rzeki. Widzę widzów! Dobra, przepraszam. Co sądzisz o... To są to LGBT. A co znaczy skrót LGBT? Proszę, rozwij mi to, widzu. I potem ci powiem, co o tym sądzę. Dziękuję, do widzenia, spierdalaj. I teraz tak. No, ja nie wiem, co to oznacza. Może to być lubię gówno? Na... Nie no. Co się dzieje w dupę? Bardzo tanie. Nie no, przesada. Widzowie. 6 promili. Co ty piszesz? Ej, ta część jest strasznie mroczna, nie wiem co się dzieje. Ale no widzą jaki zajebista. Ja nie wiem co znaczy. No nie wiem. Ej, jestem szmatą. Czy przepraszam, że demon za... A czy demon przeprosi mnie, że mnie nawyzywał? Żeby zaimponować koleżankom? Sad widzowie. Myślisz, że mi nie brakuje Kamila? Myślisz, że mi brakuje Witka? Brakuje, sad. Ale to jest nic w stosunku do wyznawanych przeze mnie zasad. I tyle. I ty se to chcesz, ty se zolisz, ty se szczekasz, psy szczekają dalej, karawana jedzie dalej. Rób ta se co chce ta, a gdzie on dwa jest? Demon spłakał, a ja się wkurwiałem, widzisz? Powtarzałem wam k***bane wszystkim. Ale co ty Salem mówisz? Dzięki, nie pisz nic brzydkiego. Mrukent dał na Goliborde 5 zł. Siema Sparta, jestem po wspaniałej scenie w Equot, The Boys Equot, jak Homelander wali konia i wmawia sobie, że nadal może wszystko. Chyba za niedługo, a idę oglądać. A myślę, że tak zrobisz. A. Bo ja tak potem jakby tego. Oglądajmy dalej, dzięki. Kamil. A to nie był finał sezonu któregoś? Się co go boli, on się popłacze. A ja? Ja się wkurwię. Czy tylko odcinka? On reaguje łzami, ja nerwami. Taka jest różnica. To zmienia faktu, że dzisiaj jeden. Zapewniam was. Ostatni raz widzieliście moje łzy
zjebane na streamie. Zrobiłem to specjalnie, żeby wam coś pokazać. A czy wy to odbierzecie mózgiem, czy kurasem, czy brzuchem, czy kurwa uchem? Kurde, ale rzeczywiście się upił konkretnie, bo ile razy się podobne rzeczy słyszało IRL od ludzi upitych? No właśnie. Jest to podobne, bardzo. Czy kurwa, nie wiem. Wasz problem, wasza inicjatywa, wasze podejście. Motherfucker! Stop! Kurwane! Stop, widzowie krzyk. No ale co, no drunk stream to drunk stream. No to są zasady drunk streama, no jak już się zrobi, tak? Jakąś piosenkę z AI. Widzowie, spamować piosenkę z AI, którą chcecie, żebym puścił. PL. Przepraszam, Dimosa. Dimos to k***wa na mnie przezywał za darmo. Ja bym go przeprosił, ale on k***wa mnie wyzywał, żeby się popisać koleżance, jakich k***wa cudzycki pokazywała. Ty, jak on... Spokojnie, mi dzisiaj będę grał, tylko musisz być na streamie wtedy. Ja mogę wziąć go na imprezę, on zobaczy cudzycki. Nie będzie musiał się popisywać koleżankom. A, kabel mi się po... Kabel mi się pokręcił, poczekaj. Kadi, cześć. Ej, strasznie mroczny jest ten part 2. Diabeł mi do mózgu gadał, żeby wam powiedział, że pogryzę to za 2000 zł, ale nie pogryzę za 2000 zł, tylko za 5. Całe ustawienia mi się... Spokojnie. Zion. Posikałem się i mnie. Siema widzowie, wróciłem, byłem w toalecie i jest wszystko w porządku. Nie ma żadnych problemów. Ej, na jakim ma wózku? Jakby twoja kobieta mojego k***a zobaczyła, to by się utkała. A ty mi bitu k***olisz. Oho. Gdzie on k***a? Egitka, spokojnie, Egitka, spokojnie. Nic się nie dzieje. Mi się mikrofon ukrócił. Egitka, spokojnie. Tania. Egitki nie widać? No jest tu. Mam jakieś fajne koleżanki na czacie. Bo mam ochotę się zruchać. Spokojnie, mamon. Spokojny, spokojny. Okej, ale jak mam powiedzieć, że bułki z żabki są lepsze od bułek z piekarni? No to trzeba być naprawdę popi***onym już. Przygłupie, to, że tobie coś bardziej smakuje od drugiego, to jest twój gust. Nie, nie masz prawa do innego gustu, rozumiesz to? Musisz to pojąć. Tego bejtuję. Może lubić coś innego. Ty lubisz ketchup, ja lubię gówno, a ten lubi mostardę i to jest normalne. Nie jest. Ty wolisz bułki z piekarni, ja wolę z żabki. Ale mylisz pojęcia, mam. Paweł ma swoją na przykład. Oj, na pewno ma piekarnię. Biedronka ma swoją, oczywiście. Biedronka ma piekarnię, chłopie. No. Nie zaczynaj. Co? Oni nie mają mrożonego pieczywa odgrzewanego w tych piekarnikach? Biedronce? I w Lidlu i tak dalej? Tematu, proszę cię. Przyjeżdżaj teraz! I cię zaprowadzam mają też wypiekane na miejscu, takie od zera robione. I piecze to przy ludziach na sklepie. Jak mają ten kapelusz piekarza. Babka stoi na kapeluszu piekarza. Item klasowy.
I piecze to przy ludziach na sklepie. Jak mają ten kapelusz piekarza, to nie ma tematu. O Boże, jaka walka o bułki. Nie no, co się dzieje? Ja pierdziel, so close, no matter how far. O nie, aż mi się słabo zrobiło przez chwilę, ale dobrze. Odkurzacz, to nie komp? Nie, jednak nie jest drogi. Ej, wiatrak mi dziwnie chodzi. Chyba trzeba będzie nowy wiatrak kupić. Główka mu się urwała, znaczy ułamała. Wiecie o co chodzi? Przy wiatraku jest taki kluczyk jakby, przy główce. Twoja dziewczyna, mordeczko, odkurzała. Bo przecież nie możesz mieć gościa, nie możesz mieć nic. Jesteście tak głupi, kurwa, że stary, ja to nie wiem, naprawdę, jak wy w tych czasach, kurwa, żyjecie. Ale to nieważne, nie zamierzam się dzieciakom 15-letnim z IQ 15-tym, kurwa, tłumaczyć. Zrezygnuj ze sprzątaczki. Jakiej sprzątaczki? Ja nie mam sprzątaczki. Raz mi ktoś bezinteresownie sprzątał i robicie wielki halo z tego, no. Nie, ale stary, wymyślają, kurwa, bo wiesz, ty nie możesz mieć, nie wiem, nikogo z rodziny, ty nie możesz mieć kolegi, ty nie możesz mieć koleżanki, wiesz o co chodzi. Nie możesz, no musi być zawsze mama, tata, dziadek, babcia, Wiesiek. Wiesiek. Ja wiem, Andrzej, Abonera, taki gość. Nie, Karol, Andrzej, jadą cię w dziurę. Piesku. Ja pierdolę. Dzięki, młody mogli. Dodasz? A co to? A tego nie ma? A, okej. Kurwa, a wiesz o co chodzi? Diabel. To nie może być nic innego, co jest normalne dla człowieka, tylko to musi być zawsze to, co przygłupy uznają za normę. I to jest pane społeczeństwo, po prostu. Wiem, że mam gra w Dark Souls 3. Że aprobata jest na debilizm. Dlaczego? Bo twoja stara przychodzi i sprząta. Bo mogę sobie pozwolić na wynajęcie sprzątaczki, jak ci to nie pasuje, dalej. Siema wszystkim, dzisiaj będzie mniej czytania czatów, więcej grania, bo chcę wam pokazać, jaki kurde dobry jestem. Nie no będzie intowania. Gość na pierwszym levelu już wjeżdża na bota. No cóż. You are grandpa. Ja się zmotowałem, nie słucham tego kretyna. Niestety. Bo ludzie grają pod early game, nie tak jak ty pod late game. I to jest ten problem, że zanim ty się do late'a wyfarmisz, to oni żerli. Bo już widzę, po to ten Velvet tak robi, no nie? Specjalnie poszedł za nim, żeby zginąć. Śmietnik, pany. Szkoda, że nie można wypierdalać tych ludzi z tych gier. Jak ja mam się nie denerwować? Normalnie, to już... A jest event cały czas. 10-6 to nie jest event. Farmujcie tych wszystkich śmieszków głupich, co nie chcą tu siedzieć. Gościu, rok falowa, brać pierdalaj, patrz. Ci to było, a teraz koledzy się powinni z ciebie śmiać i kurwa brektać się z ciebie do upadłego. Że przy głupie będziesz czarny ekran oglądał, oni sobie będą oglądać mainstreamek. Jak ludzie normalni. Nie będzie feedowania żadnego, więc miejmy nadzieję, że się uda. 15 sekund przed przyjściem Belwet, że ona tam będzie. Bo on tu będzie cały czas, bo to jest oczywiste. Ale ja ci powiedziałem, jak szedł do was. To jest oczywiste, że będzie kolegom pomagał. Nie no, weź to poddaj. Nie no, nie da pewnie się po prostu. Malzahal 04 mi przyszedł na linię się wypierdalać. Bym ci coś powiedział, ale nie będę niemiły. Nie powinieneś stać w lesie, tylko nie powinieneś się tam f***ać pod tory, jak rzuca multi, bo się wiadomo, że przesunie. F***wa. Tak i tak będzie się. No nie, dostałby. Nie, łarkę mówię. To jest ten problem właśnie i tak mam zawsze, że nie mogę nic dać, bo zawsze moje ludziki będą inicjować. Będziesz papierem, 500 HP i tak będziesz inicjował, nie tam. Dlatego ja nie umiem tych gier grać, bo mnie to od razu denerwuje, no nie? Ja skilla nie trafię żadnego, ja nie będę grał takimi ludzikami przez to, to już ci mówię. Bo to jest każda gra, w której mi tak ktoś robi. To jest najgorsze, co możesz zrobić supportowi, który jest od inicjowania. No nie, gość idzie do mnie, stoję tu. Gość idzie tu do mnie. A ty znowu idziesz na bota, kolejny raz wychodzisz na bota. Bo w dupie to już mam, bo się f***em, rozumiesz? To też zaraz mogę mieć w dupie pod Nexus. Już masz w dupie, bo cię prosiłem, nic nie rób i zrobiłeś. Powinien stać tam idzie. To, że idę pomóc Ezrealowi, bo mi się to nie jest wina moja, tylko twoja, że tam nie stoisz, nie, tylko no moja wina. Szukasz losowych dzieci. Bo
Spoko, nice. To, że jestem dobry i jeszcze wygrywam, to i wiesz, że mam tu nie iść. Specjalista. No co no, ale zabili. Natrox będzie za mocny. Zobacz, on nawet wie, gdzie Warda postawiłem śmietnik, rozumiesz? A jego kolega Kim tak gra. Mi na tym zależy. Bez kitu, bo jak teraz nie dam rady, to kończę ligę. No tak, a ja ci cały czas mówię, biegaj ze Zrealem. Dżungla. Nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu nie chciałeś tego Zeda solo tu zabić 3 na 1? Tylko mówiłem się tu. Ci, że trzeba Ezrealowi pomóc. Masz biegać i ze Zrealem. Pomogłeś mu? Pomogłeś mu? Ty też tam powinieneś ale być. Ale pomogłeś mu? No nie. To ja tu mieliśmy pewnego killa. No sorry, ale tu się będę kłócił. Był sam pewny mówisz. Kill, a tam było... Jebałeś przez ale wiesz, że przez twój błąd to wszystko przez przegraliśmy. Mój błąd, tak? Tak. Kurwa, ja się wdalam z... No 10 minut, że przy Ezrealu masz biegać, ty sobie biegasz. Kurwa z Malzacharem, po kurwa, w pół minuty oddaliście gościowi 1500 golda, jeszcze go kurwa zabić nie chciałeś. No i ty, ale jeśli ma być szczery, jeśli to będzie tak jak będzie, to zaraz chyba na platynie będziemy. Zacząłem widzowie ograniczać okay, kole. Okay. Piję teraz jedną kolę dziennie. Kupuję sobie do tego napoje i wodę. Jedno kole na dwa dni, tak. Napoje? Jakie napoje? Ty! Ej! Kiedy był update? No. Ty, no kotwica na Otylusa szybciej leci teraz, ginę. Może nie, przychodzę lepiej. To p***aś. No, jebałem, bo ty nie dajesz mi... Wcześniej pił 20 butelek dziennie? Pierwszemu wejść i zainicjować, tylko się jaka pokazuje. Na to szansa? Rozumiem, nie ma problemu. Dobra, tą grę już p***ana, bo ja już jestem p***ana, nie? Jak coś. A, bo nie wygrali poprzednią. No nie, bo teraz bez kitu jestem p***ony. Ja trochę inaczej robię te puffing do bota. Jak ja robię puffing do bota, to od blood zaczynam i na trzecim wpadam na bota. Ale mi się to nie opłaca. No, a to ci się opłaciło, wszedłeś i się we dwóch. Ja się nie no ale ja się i gość. To nie moja wina. A moja wina? No tak. No nie. No tak. Nie no, jak się. Jak ja ci mówię flash, chyba 5 sekund wcześniej, to masz flash, musisz dać auta, taki mamy free killa na tym bocie. Czego nie rozumiesz? Flashujesz, walisz autosa, walisz Q, przeciągasz pójść, mamy killa za darmo. A ty mówisz, czekaj chwilę? Jak już my liwujemy, to ty flashujesz, nie trafiasz kółka. I to jest moja wina. Brzuch mnie zaczął bolać. Dobra, poddajmy to. Przez jedną p***ną akcję cała no, gra jest pierdolona potem. Bo nie wiem tanka inicjatora i nie jestem tankiem ani inicjatorem. Bo jest czwarta minuta. Wezmę czarodzieja p***nego i będę czarował p***a. I nie będę, wtedy będziesz się w... pierwszy i przeganiał ich. Tylko wtedy będę miał możliwość taką luksową nawet im to ulti. Ja nie będę 20 sekund w krzaku i czekasz, zmisujesz hooka. Ja. Dosłownie, ja ci powiedziałem nawet jak mam zagrać daną akcję. Zagrałeś inaczej, się przypierasz. To jest jedna akcja, która nie wychodzi ci w grze, a później na już przegraliśmy przez 4 minuty, zamiast się skupić na grze i grać dalej. Kupisz mi 2 kg boczku? Tak. Tak, przez to. Ile tak, na wolnym rynku kiloboczku? To moja wina? No twoja wina, bo nie dajesz mi zainicjować. No to mogę nie przychodzić w ogóle na boty, skoro się słuchasz, jeszcze mi dychy? Się pierdolisz. No to nie przychodzi. A ile mortadela? Bo kiedy ja pierwszy inicjuję, jest zawsze akcja wygrana. Ale ja ci powiedziałem, jak masz zrobić. A ja też ci powiedziałem, że ja muszę zainicjować. 2 złote. Dobra, widzu, kupię ci te 2 kg, ale mortadeli, może być? No. Bo Nautilus jest wolny. Byłem w tym miejscu i ci krzyczałem w fleszu. Flashujesz, walisz autoatak, to jest ciężkie, na autoataku masz na przyciągasz Q. Nie zawsze musisz zaczynać od Q na tym Nautilusie, to był darmowy kill. Ale ty się nie posłuchałeś, próbowałeś wejść normalnie, bez niczego, nic nie zrobiłeś. Później jeszcze flashnąłeś i nie trafiłeś hooka. To jest moja wina. Ale Toxic z kolegi, co? Ty, weź to poddaj. A nie da się. Mam on się stara, ok. Dobra, ja tam wchodzę od razu, patrz. Jemu ja daję, jemu. Biję. Aha, nie bijesz się, masz kile, zobacz. Masz kile i się nie bijesz. Dobra, nieważne. Nieważne. Solo się w pięciu, jak idę ze wszystkim, to nie bijesz. To jesteś ty, jak cię kupię 2 kg mortadeli. Ci porwela. Aha, mortadela. W tym momencie totalnie twojego mózgu nie zrozumiałem. W trzech się solo f***asz, ale jak ja już wchodzę ze wszystkim, mają po 50 HP, to spierdol. Się wyjebał. Totalnie tego nie dostał rozumiem. Dostał bice Higita więcej dzisiaj niż najniższa krajowa i 40 zł na boczek dla widza. A według ciebie ludzie, co zarabiają najniższą, jedzą boczek czy mortadele? Jakby standardy utrzymujemy te same cały czas, rozumiemy się? No nie wiem, bo może dlatego, że się biliśmy i mi
200 HP zostało, to nie będę podchodził znowu, jak jestem na... Nic. Aha. Hita. Boczek? No to jemy boczek, no. Nie wiem, to co ty robisz? 15 razy przechodziłeś, mogłeś pomóc tego kraba, wolałeś iść i się z koleżką. Ale tego kraba, on no nic i... nie zmienia. A zmienia. Mieliśmy to, fight, to było ruszyć p*** i użyć tych skilli. To był wygrany fight, jakiś tam był i CC-ka tak. dorzucił. Weź to poddaj. No ale tego specjalnie w grę. Weź to jest to, challenge jakiś do platyny robił, mamo? To jest kolejna akcja, gdzie się solo gadał na początku. Ty masz asiak, bo jest przy starych. Ale, nie wiem, czy... nich, ale ty się w nich wpierdalasz. Nie wiem, czy oni dadzą radę zagrać to logicznie, więcej niż dwie gry. Cały czas ściszę wizję, cały czas robię wizję na, tutaj, na Baronie, na tym, na Stratym, a ty co robisz? Wpierdalasz się tu w czterech gości solo. W czterech. Czterech. Zabiłem. No, i dwóch się zabiło. No to czterech chyba, tak? Umiesz liczyć? Nie wiem, tam był Jarvan z Mundo tylko. No nie, no nie tylko. Cześć, jego kolega gra na dżungli, tak? Umiesz liczyć? Nie wiem, tam był... Ten. Ja w sumie ten team do wygrania gierka jest. Tylko Mamon ma 8 deadów i tyle. No mapy nie widać dokładnie. Drake im zabrali. Jarvan z Mundo tylko. No ale jak to no jest nie, Silver, to jest do wygrania i bo tak. Ja oni wcześniej się wbili w nas jak coś. Okay. Wygraliśmy pod to. Udało się wyłapać znowu. Nie wiem o co. Bierz se Barda w tym miejscu. Gold? Ludku, ty zamiast odejść po hicie ja muszę dbać o wizję, a ty musisz zadbać, żebym mógł ci zapewnić. No nie, jak dostajesz... No jak nie, to poczekaj. Jak dostajesz to, kurwa na łeb. Poczekaj, jak Warda dostaniesz teraz. Poczekaj, nie? To poczekaj, jak se zrobisz kampa w lesie. Jak ci po 5 wardów w lesie jają na kampa jednego. To się nauczysz myśleć Bajona, potem. Gdzie ty wiesz? No, wejdź może w nich, co ty robisz, człowieku? To robię, nie mam ulti, dlatego się nie... Lampnik. Kolejną akcję, forsując mnie, żebym wszedł bez cooldownów. Prosto do wina. I teraz zobacz, w której minucie powiedziałem ci, że się tak skończy. Już w trzeciej minucie wiedziałeś, co masz robić. No tak, bo zacząłeś trollować. I to srałeś, nie. Tak. Bo się Kajsa w***a przed pierwszą minutą. I co z tego? Gówno, to, że powinieneś uratować debila, który tam się walił. Tylko nie. Dlatego zaczynałeś Landia, od topa. Ok. No tak, bo twoje do bota. No, to git. No tak, ale możesz zrobić to w inny sposób. Możesz zrobić od blue, trójkę. Nie będę robić trzech kampów bota, bo to jest useless. A dlaczego przeciwnik tak robi i 4 kile w 5 minuty? Weź, skoro zrobił. Zrobił tak raz w poprzedniej grze i przegrał. W tej grze pofało też normalnie. Nie wiem, mi się wydaje, że mogliśmy zrobić. I on gra z Tesla. 300 golda na sam początku. Jakby to 300 golda. Nic nie bardzo zmienia, dużo mi da, na mnie boty, którymi będę ej, mi obudź klatki, się! Kurwa, ale Morgany. To będzie ta golda, tylko mi albo tej dikery. Tak samo mogłeś mieć 300 golda, jakbyś fleszną żyło to. Wyciu cię woła. Nie się zastanawiał, jak ci mówiłem. Nie rozumiem, czemu przeciwnik zawsze robi trójkę kampów i wpierdol robi widzowie. To, a u mnie nigdy. Nie mówisz tego po złości, tylko ja widzę, że ty na teraz chodzisz, jak tu jest a kogo troluje na streamie tu? Wiem, wiem, no tak, srak. I co żeś od... I co żeś od... Co żeś od... Teraz szósty autoatak teraz skancelował. Co żeś dolił, a nie co Jinx od... Tylko co żeś ty mi na linii od... Mi powiedz teraz. Właśnie mi w linię. Jest trzecia gra, gdzie w czwartej... Przyszedł w nie, jeszcze będzie się łączył, kurwa. Już będziesz normalnie grał, czy dalej trolujesz? Weź, utkaj się. Bo nawet jeden raz nie przyjdziesz, jak oni mi poszują turę w każdej jednej grze. Powiedz mi, nie wiem, dlaczego się tak chowałeś, bo to widać, bo to było chamskie zachowanie. A dlaczego? Dźwięk, ale to jest na YouTube, żeby prawa autorskie nie było. Ja już miałem wyjebane, jak się mutujesz, nie da się z tobą normalnie rozmawiać. Da od nie wiem, dwóch tygodni ci tłumaczę, goście poszują turę. Dalają plejty, bo wiedzą, że chyba nie przyjdziesz. Czemu ty tego nie rozumiesz? Powiedziałem ci przed grą pierwszą, że tak będzie, powiedziałem ci przed drugą i powiedziałem ci trzecią. Ale jak to jest? Srak! Słuchaj, b***wanie się dala. Jak to jest, że jak ja gram sobie solo, wygrywam
praktycznie każdą grę na tym poziomie. A jak gram z tobą, to nie działa, bo się staram ciebie słuchać. A to powinno być na odwrót. Ty masz się słuchać mnie, jak chcesz wygrywać. Skoro na co dzień siedzisz w brązie, silverze. Nie, bo ostrym wbijasz platynę, emeralda, mam w to w***lone. Ja i tak siedzę wyżej od ciebie, ty się słuchasz mnie, a nie ja ciebie. No co no, mamon po prostu wpływa na niego za mocno. I tyle. Za duża perswazja. Kiedy levelujemy nowe konta? Ale to tak samo się skończy. Nie skończy się tak samo. Nie będziesz feedował. Skończy się tak samo. Ale to ty te gry przegrywasz. To nie ja robiłem 0-7 na środku. No co ty mi To nie ja wjebałem się sobie na linię w trzeciej minucie i nafidowałem go. Grałeś to Lux, miałeś najmniejsze obrażenie, że teraz grasz Brandon, masz 0-8. No tak, no bo mam fajnego Dickery i fajnego. Ale ty giniesz podstawowo w lesie. No bo jak mam nie zginąć podstawowo w lesie? Chyba muszę wizję robić gościom, co? Od czego jest support? Użyj mózgu. No nie od nie się odbywania telegunda. Ale ja nie mam jak zrobić tej wizji. To nie rób jak nie masz jak, no to jest bardzo proste. Nie masz jak, to nie wchodzisz tam wardować. Czy ty wiesz jak ta gra działa w ogóle? No ty najwidoczniej nie wiesz. Nie, no odpowiedz mi, jak działa postawienie warda? A powiedz, jest war, wpuść lasu, postawić wardę i się palić za to. Jest czy nie? Przegramy generalnie, bo nie umiesz tego obronić. W każdej grze, w której się zalasz 10 razy bez kurwnego impaktu, przegrywamy, no. A jak mam się dolić, jak moje Dickery zale się tak samo 10 razy, mój jungler 7 i top 7 i jungler nawet razu nie przyjdzie. Jak? Nie wiem, ja jakoś nie biegam 0.8. Tylko 0.7, no. Czy tam 0.6 w poprzedniej grze, no ale no dobra, no, rozumiem. No, ci mówiłem, że miałem 120 pingu, jakbym nie miał pingu. A teraz ja miałem 500 pingu i co? Ujemne dostawanie punktu. To wystarczy tylko wygrać parę gier pod rząd i znowu masz normalne. Syzyf. No nie wiem, czy przy 25% miracją to kilka gier. Czy będą małpki na Cywiciu? No, ty masz 5 gier, wystarczy 4 wygrać. Chyba nie dzisiaj, inna gra dzisiaj w nocy. To ja mam stosunek, kurwa, 90 gier w 10 wygranych, wiesz? Co? Ci w łeb bez kitu za to. No ku... Spierdalaj. No ty tam mówisz, poszedłeś, to, powiedz co mi. Ty mówisz? Nie wiem. Do nas nie. Nie, może dlatego, że mam raka i mam umu, opok i wygrywamy takie fajne na spokojnie. No kurwa, proszę się, utkaj już tą dziurę i graj normalnie, bo już mnie zaczynać, bo to co robić zaczynasz, to jest feeding. Wpierdalasz się w owardowany krzak do gości i cię prawie zabijają. Wiesz, że jakbyś biegł do nas, to byśmy ich zabili, no nie? A wiesz, że jakby trafił liczby, to byś wygrał 10 milionów, totolotka. No ale ty się pultasz teraz o coś, co ty sam zabiliłeś, no też. No nie, ty się tam w***ś, nie ja. A ci kazałem uciekać pod tower zamiast do nas, wiecie, gdzie masz panowie. Ludzi, którzy nie... Co, minimapy masz wyłączoną? Nie chciałem, żeby flashnęli tam za... Tak normalny człowiek, a nie po drugiej stronie, bo chyba jej nie widzisz. Nie chciałem, żeby flashnęli ci za ścianę i cię zabili. Jak ale ja byłem przy Amumu! On by dostał stun, a k***a zginął! To wcześniej jakoś ci stun na Amumu nie pomógł dać, co? Nie wiem, no dla mnie bez sensu tam poszedłeś, Mati, no k***a. Przyznaj się k***a do błędu, ja k***ole, bo tam się wie... Wielka trwa dwie minuty w dupę. Jaka walka, ja... Jezus Maria, ledwo się gra zaczęło, oni się kłócą o jakąś rzecz, która nie ma żadnego znaczenia. Ja pierdzielę, no ciężka przeprawa. Metki w dupę. A ty flesza na własne życzenie doliłeś. No nie, bym zginął, jakbym go nie zmarnował. Nie. Te statystyki to wyłączam się na nadaje i tak wiemy wszyscy, że będę tylko przegrywał, bo jesteście jednymi łajzami, to będę was snajpić i przeszkadzać i spierdajcie bez kitu. I znowu się w tankę zalasz. A o ci chodzi, zgarniam killa, jestem jedyny, który coś robi. Ona wygrywa. Ty robisz głupoty, ona cały czas. Ona wygrywa tą grę, ma 8-0. Na grę i tujesz. Ona jestem 8-0. Jestem najgorszy w każdej grze, jaką gramy. ten challenge, każdą k***a i tujesz. Każdą cię staram się wyciągnąć, kurwa, za kłaki cię do góry. Nie dajesz się i jeszcze kurwa bez... Ja pierdzielę. Co tu się w dupie? No nie wiem, to nie ja biegam 15 minut za tankiem po dżungli. Chyba o to chodzi, żebyś w tanka skille zużył, tak? Od tego jest tank, żeby wypierdolić z niego skille, żeby jego ADC-ery mógł wypierdolić skille. Obejrzyj sobie chociaż 3 poradniki do supporta losowej i zacznij grać w tę grę, jak grają ludzie. A ty obejrzyj chociaż jeden poradnik do dżungli i pokaż mi dżunglera, który fokusuje tanka całą grę. Ma diament grając supporta, to pogadamy. Albo bik. Coś wyższego niż Brod grając na streamie, solo! Jak mi dobiera gości, co biegają za tankami, ja całą dobieram grę. Gości! Każdemu dobiera gości! Wbij
cokolwiek sam wyżej, to zaczniemy rozmawiać, a nie ty mi będziesz swoje racje mówił, ja tylko jest brąza, dwóch lat. Ale to nie ja się sztanka f***am, tylko ty, więc czego bym nie stakował, to ty się f***a sztanka, czemu to mówię? Może nie rozumiesz tej gry, a f***a pyskujesz. Nie, no rozumiem tą grę, w tanka trzeba się f***alać. F***a rozumiesz, jak f***ą zastakujesz, no nie dam rady z tobą grać, jak ty się nie chcesz słuchać, nie chcesz wygrywać tych gier, pyskujesz i pyskujesz, ja wczysz pół gry. Jak my mamy wygrywać? Bo biegasz gry za tankiem, a AD carry... Jezus Maria. No ciężka, widzę, walka. To jest ciężka, jest to walka. Wygrywa im grę. Ty używasz swoje ulti i wszystkie skille na tanka, a ich AD carry używa na naszych AD carry. Widzisz różnicę? Tak, ma 10 tysięcy życia, AD carry 2000. Tank jest od tego, żeby cię zmusił, żebyś w niego się wysrał ze skilli, bo sam gram tankami i po to robię. Wie, jak oni się bawią w biegolu? Nie robisz 027072. Tak, Draco. Nie wiem, co jest dla tego trudnego dla ciebie, że... A co jest dla ciebie takiego ciężkiego, że co grę, intujesz gry. Ja ci to tłumaczę. Tak, bazy, i tak swoje, że albo ktoś dolisz, albo ktoś zrobił... Ale co ty odpierdolisz grę, to już nie widzisz. Dosłownie, jak coś, każdą grę, co grać, nawet pierwszą, tylko pierwszą mi się udało się za łeb wyciągnął. W każdej grze intowałeś, w każdej grze trollowałeś, w każdej grze, każdy na czacie w grze cię wyzywa od najgorszych. Ty tego k***a nie widzisz, tylko że ktoś coś zrobił. Patrz na to, co ty k***isz i ty graj lepiej, to będziemy wygrywać, a nie ty k***a każdego po kolei patrzysz. I co? Nie płaczę, po prostu nie ma sensu ta dyskusja. Niech się wpierdolisz. Tanka w kutasie. To mam. Co, i znowu tak? Się w kolejnej grze. Jak ja gram las. Aha, to przepraszam. Czekaj, co? Jezus Maria, kolejny dzień grają, no way. Dzisiaj się przebrałem za normalnego ziomeczka, który nie krzyczy. Okay, o. Tam. Jak tu być spokojnym? No nie wiem, dobra, biegaj se, graj se z tymi creepami, do kumpli sobie od razu dodaj. Jak ja miałbym z creepami grać, to bym sobie na practice poszedł i sobie milion creepów zrespił. Bo to jest to, co robisz, biegasz tylko za creepami. A chłop biega, robi obiektywy, zabija, gankuje, pomaga, wszystko robi. Się dobrze czujesz? Zajebić się. Będę ci spam gankował 24/7, będę dwa levele i w końcu... Tak? Jeżeli oni nie będą razem, to nie wierzą w miłość. Rel. Przegramy. Bo witam, robicie witam. Gówno witam na bocie. Czekaj, Morko. Bo jest gap jednego człowieka w karze. Już ci to wczoraj powtarzałem. Jakby ty w każdej grze jesteś zgapowany i zwalasz na innych. I to a jest jak ta, nie ja to muszę zgapowany, tak, to... jak jego dżungler jest do 15 minuty 100 jego dżungler był u was dwa razy zerku, ja byłem u was kurwa 4, więc co ty p***olisz? Wziąć trzy obiektywy w momencie, kiedy on miał jeden. Miałem więcej krypów, więcej KP. To, że ty kurwa forsujesz gówno i z tego wszyscy padają i mają advantage w killa, bo kurwa bijesz się w tym miejscu, gdzie kurwa mamy darmowe killa, ty się spierdalasz, Sandro, oddajesz dwa kille. Połowa i takie akcje, to 2-3 minuty wstajesz i forsujesz jakieś gówno. Oni dostają killa, a później p***olisz. Ale wiesz, że to jest statystycznie niemożliwe, żebyś w każdej grze miał gorszego ADC od Nemi. Dzięki Destro za tego. Za 11 lat. Witam. Jest. No nie. To no on tak śpiewa. Nie no, powiedz mi, jak to jest? To go boli? 14 gra. I w każdej narzekasz na ADC, że jest ch... To i liczuję gościa, zakładam mu CCK na 4 sekundy, a moje gówno stoi AFK, nawet nie przyłączy na rakiety, nie flashnie w gościa i nie w jednego autoataku, żeby dobić gościa 15 HP. I mówisz, że tak jest w 14 grach, tak? No tak. 14 gra taka. No to jest, się nie ma... że nie potrafią grać w tej widocznie tak, żeby zrobić. A jak... poprzednie była dobra, tylko ty ją trollowałeś. Jesteś farmazony. Zobacz, co robi gówno moje. Sanes, widzisz, czy głupie, czy nie? Bo zaraz powiesz, że znowu moja wina. I zobacz, i przez to ginę teraz. No tak, twoja. Wy***alaj. W każdej grze drep do niego, w każdej grze on ma grace z creepami, budzi się, jak przeciwnik już jest tu, zaczyna gankować, trzy razy się dala, przeciwnik kończy bazę. W każdej jednej grze. Nie wiem, co jest grane, za każdym razem, kiedy biegnę na bota, gość się spierdolą. No co, no ciężka przeprawa, że tak powiem. Co ty wolisz, trzeci raz już stąd i kieruje się na linię prostą i z bota się chowają. Ja pierwszy raz się nie... No to pierwszy raz mnie nie widzisz. Mówię ci, że nie ty, zgodzisz tylko się? Oni. Wychowają się w mgłę.
No nie, wcześniej będzie cały czas na wizji. Ale nie, ja widziałem. Jak robota, widzę co robią. Ja ci mówię, widzę kiedy klikam i biegnę. Niestety. To. Dziękuję, że przyszedłeś. Nie ma za co. Dziękuję. Dobra. Dzięki. Zajebisty jesteś, bez kitu. Sam w trzech wszedłeś, widzisz? Kurwa jesteś. Widzisz, kurwa! Gówno widzę. No dedy nigdy nie miałem, a decydne co było złe, to to, że ktoś zagrał po prostu lepiej tylko. Nigdy nie miałeś złego ADC? No, no. Zdarzają się. Dawaj, główka, kill! A. No zwykły. Obsrany, to był niebieski wart mi na łeb postawił! Nawet ale nie wiesz, patrz... że nie... Ej. Nie powiem prawdy ci, taki chłop, rozumiesz? Wiesz, dala, że to wart był normalny, rozumiesz? Trzech gości... ...miał 40 desek u nas w teamie, rozumiesz? Ale... To jest dalej ta sama rzecz. Ty znowu patrzysz na innych. Ty masz grać lepiej, bo to co oni obchodzi, dali kupy, tak 7, ja, kurwa, to jak on na siebie patrzy, kurwa, na patrzenie na mnie, jak gość prawie 50% hydratu. No, że tego gościa najprawdopodobniej raz. Mi się wydaje, że Bamon tak widzi? Co to jest? W życiu spotkałeś na bocie i nigdy więcej go nie... A, że Mamon tak widzi, tylko nie ma okularów? A. Nie zobaczysz. No może jeszcze dwa razy go trafisz na tym botlane. Ty nie patrzysz innych ludzi jak zagrali, tylko masz patrzeć na siebie. I masz patrzeć na swoje błędy, a nie na błędy innych ludzi. Bo ty masz grać lepiej, żebyś ty wygrywał. Co ci chodzi, co zrobi jakiś Diablex na Ezrealu? Cię, no nic ci nie powinno powiedzieć, prawdopodobnie go już więcej nigdy nie spotkasz. A to, że ty od... to na to powinieneś zwrócić uwagę i swoje błędy poprawić, a nie wszystkich z drużyny, tylko nie swoje. Bo nie będziesz miał zawsze tak, że ci team będzie kierował każdą grę i ci się będą trafiali ludzie, że nic nie musisz robić. Jakby masz patrzeć na swoje rzeczy. Tutaj na samym początku nie poszedłem do was tylko i wyłącznie dlatego, że Jax mnie zinwajdował, a ty nawet nie ruszyłeś, bo nie patrzysz na tą mapę zasraną. No nie, ale jak siedzisz ze mną na tym, to możesz powiedzieć, pod tego jest komunikacja, nie, żeby... Ale jak ja do ciebie mówię i tak nie słuchasz albo robisz coś po 10 sekundach i mówisz, że nie słyszałeś i że muszę krzyczeć na ciebie, a jak krzyczę, to się mutujesz. I znowu byłem przy bocie, tylko teraz nie było okazji, a zaraz obszedłem tutaj i weszliśmy. To był mój pierwszy gang w tej grze, który mogłem zrobić normalnie, bo tam jeszcze wcześniej na midzie była poddymka i zabiliśmy. Bo ty nie umiesz przybabysitować bota w ogóle. Biegasz po całej mapie, człowieku, jak tak po niebie lata, kurwa. Bo jesteś za słaby. Za słaby jesteś, a nie jesteś za nawet słaby. Jak będzie 50-0, to i tak skrołujesz grę. Gości od ciebie potrafią zagrać, a wygrywać tą linię, grając wokół mnie. Co ale ty wiesz, myśmy grali po ja osobno. Wiem, ale ty tego ja, nie... To ja bym tutaj skrolił za dwa tygodnie. To wpisę to do ubarze, możesz gankować tego bota i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A wpisę do ubarze, masz grać tak, jakbyś grał sam. A to, że ma leśnika, to jest tylko plus tego, że jak jestem przy tobie, to możemy rozmawiać. To jest tylko plus tego, że jak ci podejdę, to mamy komunikację. A tak jak solo queue. Grasz tak, jakbyś był sam. Masz patrzeć na swoje rzeczy, a nie albo ty możesz babysitować, a ty możesz chodzić po lesie i inwajdować ze mną, a tego nie robisz. A dlaczego? Bo jesteś większość czasu martwy. No, albo cię nie ma tam, Edgary, gdzie próbuję uratować. To teraz się nawet nie ratuje Edgary, niech się wydalają. Zobaczysz, jak to wyglądać. Zobaczysz, jak teraz będzie wyglądać. Nie będą wyglądać, kurwa. Zobaczysz. Nawet razu kurwa nie pomogę. Zobaczymy, jacy kurwa jesteście. Ja gram pod siebie, a nie pod kogoś, kogo czemu nie wierzę, że co ładuje blitzcranka, no, widzowie. Ale w 3.13 tam szedłeś pucować mu na topie, no. Raz zabiłem GPK. Nawet jak go nie było. Wziąłem se shutdown, no więcej nie wiem. Skąd se kurwa boiłeś, że grałem pod niego? Wytłumacz mi to, kurwa. Bo nie byłeś u mnie, to nie wiem, gdzie ty byłeś, kurwa. U ciebie. Ty jesteś, jak nie grałem wiem. Na tym, kurwa. Grałem na bocie supporta, byłeś u mnie raz. Ja do 10 minuty przychodzę 3-4 razy i że mnie u ciebie nie. Ty byłeś gapowany w CS-ach, gapowany participation w Objectiva, ani słowem ciebie się nie odezwałem w związku z tym. Pierwszy potrafisz grać las, to wy do lasu, daj mi bota stompować. Bo każdą grę wygraliśmy, jak w lasie byłem. Bo bota stompowałem. Tak, a tak, no. Dobra,
Nie, ja to dojoję, masz grać. Wchodzi, mamy wygrywać grę. Skoro jesteś taki zajebisty w lesie, graj las, mamy to wygrywać. Ja ci pokażę, jak się gra supporta. Dzięki za gość, super dla bicia. Pokazałem ci gry. W lulu cię zoldemage'owałem nawet. Na scenie zrobiłem top damage w grze. W każdej grze gap potężny z bota. A ty kolby w lesie opi***ałeś i freewin dostawałeś, bo nie intowałeś bota. I nie rozumiesz tego. A mu patrzyłem replay, co robiłeś ty, mamu. Fleszowałeś R-ki, nie trafiałeś. I ty mówisz, że robisz różnicę. A jak ja mam R-kę trafić? Różnica w tym lesie się pierwszy w***alasz. Pierwszy się w***alasz i się pokazujesz, ja biegnąc za tobą, mówisz, nie mam szansy doskoczyć na każdy. To samo robi, nic nie robi. I jeszcze pyskuje, że każe ci grę troluje. Jak goście zobaczą ciebie pierwszego, to więc jaką ja mam szansę, będąc pół ekranu za tobą, doskoczyć i ich zgankować? Zerową. Żeś dom lulu w***** się schopki. Najgorsze jest to, że jesteś rakana, który cię zobaczy. Gorszą osobą w Ligę Legend. Świetnie. A teraz posłuchaj, co ci powiem. Przez chwilę utkaj mordę i posłuchaj. Wyskoczyłeś z chopki do krzaków. Warda nie było, bo strzyściłem. Miałeś wrakana, który szedł kiu, odwrócił się i odskoczył na swojego. Jak ja mam to zgankować, baranie? Nie da się! Zgodź po prostu! No ale nie potrzebowałeś. Ale prosiłem, pobiegnij linią. Poprosiłem, biegnij linią, przybiegłeś do mnie. Nie dość, że jeszcze linię strzyściłem, to ty jeszcze to, że nie trafiasz bandaża, a później fleszujesz i nie trafiasz arkę. Nie jest moją winą, tylko twoją. Nie, no to, że tam wchodzi, to on wszedł we... A zaczął ja się cofać, jak zobaczył cię. Jakbyś wszedł od linii i by ciebie zobaczył, to samo by się wydarzyło. Też byś fleszu nie trafił erki. Na sam końcu chciałem Artyk Feliosa. Fleszynąłeś jego, nie trafiłeś erki. On ci odfleszał, bo nie trafiłeś bandażu. Goniłeś za nim kolejnego bandażu, nie trafiłeś i się doliłeś. I ty mówisz, że to jest moja wina, że grasz ch***owo. Nie no, moja wina jest Q Wrakana, żeby wiedział, że tam chce gankować. To jest moja wina, nie ma problemu. Ale ty wyskoczysz, to wtedy się cofał. No nie. Dobrze, musisz wyjść. Musiałeś mu Q z busza i ja już nie miałem jak doskoczyć do niego, ty tego nie rozumiesz, no. Zeskoczyłeś z sadzonki, on tam miał, on był w tym krzaczku, cię zobaczył. A w ogóle do tego lasu mi tam poszedłeś, od tego zacimy, a nie na linię z ziomem swoim. Bo, jak mamy bota w miarę przepchanego, wave jest w miarę na... No fany z gry to chyba nie mają. SANES o 66 dał na Golibordę 10 zł. Ciekawym Sixy ten ziomek jeszcze funkcjonuje wśród ludzi, czy po tych gierkach zamknęli go dla psychicznych? Ten to wychodzę zawsze z bazy do żeby postawić sobie wizję gdzieś. Ale ja tą wizję strzyściłem dosłownie 5 sekund przed tym, co to ale ja chcę swoją postawić w jest to, że chciałeś kiedy ktoś mnie pyta, czemu już się gram w ligę, no w sumie. Chciałeś Chciałeś tego ganka, dziękuję. Po prostu. Przez to, że chciałeś, ja nie zgankowałem. Właśnie przez to, że chciałeś. Przez to, że nie trafiłeś bandaża nie, i przez to, chciałeś kiu z rakana, który wiedział i odskoczył na swojego z E. Przez to. I znowu jest to samo. Bo nie poszedłeś nie lepszym graczem, linii, jak kurczysz na to, co robi co robił inni, a nie na to, co ty ale nie, proszę cię, nie miałem szans. Odpal kurwa swojego woda któregoś razu, obejrzyj te wszystkie gry, później odpal kurwa. Leja, Silvera, każdy będzie lepiej grał od ciebie. Dosłownie każdy będzie lepiej grał od ciebie. Nie potrafisz grać w tę grę, pogódź się z tym, masz się kuchać. Albo się kuchać grać i próbujesz robić to, co ci mówię, albo wygramy sobie solo. I kurwa bije diament na Rukaszu, wiesz co? Ja coś inaczej zaję. Ja ci pokażę, co to masz w ten sposób. Idź do dżungli, pokażę ci, o co chodzi. Przed każdym gankiem, który będziesz robił, będę wskakiwał w gościa, żeby uciekał. Tak twój mózg zrozumie. I tyle. Inaczej wytłumaczę. I tak to zrobię. I się zobaczymy jak... Co tu się dzieje? Co się dzieje? Coś ci nie pasuje? No i on mnie zabija, bo debile w górę idą! Ja pierdziele. Maston Reports. Co to w dupa jest? Bo to nie ma sensu nawet.
sens. Jaki jest sens? Głąb ktoś respi infiduje, ty wziąłeś postać, która dopiero za 4 dni będzie dobra. Zapomniałem. A ja nie mogę nigdzie zgankować, bo ja słodko się respi. No to co ty możesz zrobić tutaj w tej grze? Ja zaraz trzeci item będę miał. Świetnie, bardzo, bardzo dobrze, oni mają po 5. A oni już mają po 5 itemów. Ale oni nie są w stanie teraz na tej gry skończyć. Jakby oni nie chcą tego kończyć, oni się z nami bawią. Mamy czas, żeby zgarnąć itemy i się odbić. Jedyne co teraz Kaitlin możemy zgarnąć, bije. To gówno możemy dawno? Zgarnąć, bo to już jest koniec gry. Ja jestem totalnie wyłączony z gry przez to, że nie miałem gdzie zgankować, bo wszędzie latał ziom albo ziom tak, z mida, ja nawet nie wiedziałem tego. Idę sobie randomowo, mówię, zrobię sobie kraba, a tam twój gościu jest. To o czym my tu rozmawiamy. No ale ja od razu zszedłem, jak tam byłeś. Było 2-2, to nie moja wina, że wpis pierwszy wszedł od Yasuo. Moja też wina nie jest, że Yasuo jest kretynem, no to dlatego no chcę tak, to poddać. Bo dla mnie to jest bez sensu, ja ale naprawdę wolę zagrać, posłuchaj, wolę zagrać 3 gry w 60 minut, jedną w pier... i dwie wygrać, niż męczyć tą grę jedną w 50 minut, rozumiesz? To się mija z celem, zrozum to. Zobacz. No, się nie mija, zobacz, ja nie mogę... Dobra, to se graj, ja se stoję. To se twarm. Lubię gadać z takimi ludźmi. To są nierozumiewa. No to wy... śmieciu, ktoś ci każe tu siedzieć? Jaki kanał na YouTubie ci polecam? KMK-Sensei. Spoko odcinki ma. Kto? Dobra, ja nie gram dzisiaj, to nie ma sensu, albo w ogóle nie gram. Ta, też go polecam, rel. Tego, bo to nie ma sensu. Jak on nie będzie ze mną na linię chodził, to ten challenge nie ma totalnie sensu. On ma jednego killa człowieku i on tego nie zrozumie. Ja mu to od 2 tygodni tłumaczyłem nawet na normalach, że ci ludzie grają tak, żeby te gry kończyć szybciej, że to się bardzo opłaca, żeby te gry kończyć przed 20 minutą na push, niż się farmić na 40 minutę, bo gości rozpadzę w 15 i to nie ma totalnie sensu. Jak to? I póki mu jakiś tu autorytet jego tego nie wytłumaczy, to ja z nim nie gram, bo nie ma sensu, bo on nie bierze tego w ogóle pod uwagę. To jest challenge'u, tak to? No way. Nie wiem, gram z ludźmi, którzy te gry wygrywają 20 minut i nie grają tak jak on, tylko żeby te gry skończyć szybko, bo tak się gra na low elo, albo ci się jasno 15 razy, zanim skończysz grę. Albo zanim się wyfarbisz. I tego się nie da wygrać. Po prostu. I ludzie tego nie rozumieją. Mi się nie dolić, on ma to fan. Ja mu gadam, mega więc ja nawet nie mówię. To nie ma sensu i tyle. Bo każda gra jest taka sama. Jak on tego nie widzi, będąc diamentem, czy nawet master by sobie wbił bez problemu, no to dla mnie to jest dziwne bardzo, że leci specjalnie, albo nie wiem. Po prostu ego ludziom nie pozwala pewnych rzeczy zrozumieć, jak ja im mówię i tyle. Niech sobie wygoogluje, popatrzy jak goście co boostują konta, wyciągają z low elo, grają. Wszyscy grają tym systemem. Szybko zamykać gry, bo ludzie nie umieją gier zamykać. Jak szybko pushujesz, zamykasz grę, to goście nie wiedzą co się dzieje. Tego no, myślisz, że u nas ktokolwiek wie co się stało, że 3 IV nie mamy? Zobacz, jungler, zobacz, AD carry. No on tego nie zrozumie, Kuba mi się nie będzie mógł, nie chce mi się mu gadać. On ma to co ja mu mówię, więc mi się nie chce nawet nic, po prostu nie gram, wychodzę i tyle, nie ma to sensu, idę sekundę tą grę pogram. To nie ma sensu, nie ma challenge'u, Co? Mamon grał na kupionym koncie z zakrytym nickiem. Wszystko uszłoby mu na słuchu, gdyby nie detektyw? Co on za konto dostał? On jakieś konto ma kupione. Patrzcie, co to za konto jest. On miał 2000, patrzcie to. 2000 2023 split 1, platynę 4. Nigdy nie grał na tym koncie, nigdy. W splicie pierwszym w tym sezonie miał platynę niby. Pewnie, k***a. Ja zobaczę, jakim on grał, jakimi ludzikami. No pokaż tych ludzików. O, ty, Mamon Sorako gra? Gragasem i Relią? Jakieś konto kupione. Będzie to jego, kurwa. Ja, Gangfunkiem nawet parę razy zagrał. Ty, bo on tu jakieś flexy grał. Patrzcie, z jakimiś chłopami. Tu, patrzcie. A tu widać, patrzcie to. Dominika, Kaczap, jakiś pęks. Widzicie to? Ten tak, to może ktoś z tych ludzi, co siedzą z Mamonem. Ktoś z tych ludzi, co tam siedzą z Mamonem, ktoś mu to konto dał. Jakiś jego no. No powiem tak, no ja w to nie wierzę, nie? Że no tą Relią gra. Ty, bez kitu tu jest platyna. Teraz bił na live'ie. Zakrył ekran. Teraz bił platynę. Platynę 4.
bił, właśnie. Właśnie przed chwilą. A świeżyła się ranga. No pokaż, że wbiłeś platynę, dawaj! Na streamie będzie, że wbita platyna! Pewnie, specjalnie nie pokazał kraju nawet, bo by się ludzie śmiali, że no, na pewno, coś tam. Ukrył specjalnie, że platyny nie wbił. Teraz właśnie wbił platynę, teraz. Ja pierdolę, co tu cię w dupę dzieje? 06, 2.11, 1.11, 08, 4.13, no brawo! Chyba platyna 4. Co się dzieje? Właśnie małą platynę wbił na live, zobacz. Po 5 tych gierkach. Wbił platynę 4. Ale zakrył ekran, że nie chciał pokazać, że wbił platynę. I dziwnym trafem, mamą, grał takimi ludzikami wcześniej. O, odpowiedź. Jesteś farmazoniarzem, mitomanem i p***dolonym IQ 12 dzieciakiem. A, dla waszych pustych łbów mózgów, ja nie bez powodu zawsze zwracam uwagę konkretnie na słowa, których używam w odpowiadaniu wam na pewne rzeczy. Wbijcie sobie to do mózgu. Bo kiedy ja mówię, że nie kupiłem konta, to go nie kupiłem, pamiętajcie. Gdybym kupił, ja bym powiedział, co aha, czyli on mówi innymi słowy, że po prostu je dostał, tak? A nie, że kupił. Okej. Okay. Co zrobisz? Co byście mogli zrobić? Nic, no kupujecie. Ale nie kupiłem. Podkreślam. I mógłbym to nawet sary w sądzie udowodnić. Jakby ktoś mnie chciał udowodnić, że nieprawdę powiedziałem. Nie? Też nie powiem. A dlaczego pytać? A widzisz, już zaczynacie mózgiem ruszać. Byście byli w chrzejsi, jakbyście słuchali tego, co mówię do was. A nie, jakiś chłop jakieś dochodzenia robi policyjne, człowieku, o konto z Lola. Jeszcze damy mu bardzo nawet ten. Jeszcze potem się chwali, że się zdolił. Śmiesznie. Jaki report do rajotu leci? W życiu konta nie kupiłem. Idź, reportuj moje konto. Nawet ci mogę rozmiar buta podać, który mam tu podany. Wszystko mam z kart moich, wszystko. Ciekawe, czy ban będzie na ko... Ja pierdziel. Wszystko ci mogę wykazać. Dlatego powiedziałem, że jesteście głupi, że tak mówicie kiedykolwiek. Ja nigdy nie kupuję kont, ja zawsze wszystkie, każdy, który mam, sobie leveluje. Stary, słuchajcie uważnie. Za ile kupiłeś konto? Nie kupiłem konta, pomawiasz mi w tym momencie i mówisz nieprawdę na mój temat. Coś tam odejmie go. Ale to też jest pomówienie. Konfidencie, pierdolony. To też jest pomówienie, co robisz, rozumiesz? To też jest farmazon i za to normalnie jesteś kondonem, ty. Spoko, Sane, co? Błąby. Świetnie, a jakby ci powiedział, że twoja stara gówno żre, też byś mu wierzył? Pierwszy pytel mój, ale jestem szczęśliwy. I co, i oni wybierają ludzi, czy co teraz? Co to? Nie gram w tego CS-a, nie chce mi się. Mamo się na CS-a przerzucił z Lola? Nie wiem, róbcie co chcecie, i tak nikt nie słucha. Nie wiem, ja już się z Rejs mówiłem. Nie będę w stanie grać niczego normalnego w tej grze, już widzę. No i tak się kończy właśnie granie w PPL-u. I tak się kończy granie w PPL-a. No, nie da się. Zawsze fan każdej osoby ma ty bez kitu. Mam nadzieję, że bez kitu wam też tak... Jak ponad 10 godzin ma w CS-ie? Ktoś tam się chyba... A dobrze mu idzie? ...do mikrofonu, więc... Człowieku, nie wiem, kto to tam robił. Nie wiem, mi się to nie podoba, nie wiem. Czy tam ktoś wszedł i beknął, czy tam zrobił? No trudno, no nie będę tego grał, no najwyżej, nie ma problemu, mordy. Nie muszę grać w face hitów, mogę, nie wiem, przestać grać w CS-a, jak nie chcecie. Ta? Za słaby jestem widocznie na te face. Tak jak w LoLu, aha. Nie, ja nie zamierzam pisać na jakiegoś gościa. Ja chcę sobie dokończyć grę, chcę sobie pograć gierkę i tyle. No nie wiem, nie lubię takiego czegoś, sorry. Nie tego grał i tyle. Nie zamierzam pisać żadnych adminów, spierdalacie. Czyli muszę wysłuchiwać, jak gość mikrofon beka, tak? Mam beka ci pierdzić do nich też? Czy co? Widzisz, kurwa, nie wiem, innym ludziom... Końcówka. Zawsze jakaś szmata, świnia...
po prostu. I to jest przykre. Ja nie będę w stanie z tym zrobić, stary. I tyle. Bo mi to cały fan z gry. Nie, w CS-a nie będę grał. Nie, ogarnę w ogóle tej gry. Wybił nas z rytmu, to w ogóle już nawet nie wiekam. Ja mówię, wolę grać chyba. Ty młody mogli, co ty piszesz? Zobacz, kretynie. No, kretynie ze mną. No, jeszcze idzie ta do mnie skala, rozumiesz? Jeszcze tak, będę kłęku. Kupiłem na premium, na PPL-u kupiłem subskrypcję, na jeszcze i tak człowieku coraz gorsi ludzie. Chłopie, są jakieś subskrypcje w CS-ie, żeby ludzi robił, lepszych dodawać? Nie polecam dostawać? Pana wychodzi z CS-a podczas meczu i płacze. Jeszcze chłop się tam i pretensje do mnie, rozumiesz? Ani ludzie. Ja po prostu kulturalnie wyszedłem, bo mi nie odpowiadało to, że gość beka czy pierdzi mikrofonu. Po prostu wyszedłem i kontynuowałem rozgrywkę, tak? Chłop, coś pięknego. Jebał, stary, jeszcze chyba sam na siebie, przecież to on, nie ja, to więc nie wiem. Stary, no rozumiesz, to chłop odpalił, bo się zachował jak świat. Okej, okay, jak ty. Ja ich nawet nie wyzywałem tam ani nic, po prostu sobie wyszedłem. Co ty mówisz, jasny gwint? Ze świnią siedział. Poza tym możliwe było prawdopodobieństwo, że tam ktoś wszedł, obcy i beknął, czy cokolwiek, tak? Cokolwiek by nie było, wyszedłem po prostu, bo mi to nie odpowiadało, żeby okay, na live okay. Mi jakaś świnia wykała. I tyle mam do powiedzenia. I tyle. A chłop jeszcze pożyt i jakieś pensje tam wyrzuca te i mówi, że ja chory jestem, ja mam się leczyć. Potwierdzam, nie polecam świni, która pierdzi i biega do mikrofonu, potem dziwi się świnia, że ktoś wychodzi. Pomyśl, że ktoś może nie życzyć sobie siedzieć ze świnią? Jak? Okej. Okay. Ty serio jesteś chory. Lecić, bo nie powiada mi to, że jakaś świnia mi beka do mikrofonu czy pierdzi. Rozumiecie, w jakim społeczeństwie żyjemy? Że teraz normy społeczne są przyjęte w taki sposób. Wiesz, co innego, żyjemy jak w społeczeństwie, widzowie, Joker. Bekniesz, pierdziesz, tak? Ale no, nie wiem, kurwa, tutaj grasz meczek, myślałem, że to jest jakiś taki poziom zachowany, fajny, wiesz, tych meczeków. Jakiś chłop człowieku mi beka do mikrofonu. No ale chłop jeszcze poszedł i reporta. Ty rozumiesz? Jeszcze poszedł i reporta mi p***dolnął. To jest po prostu stary obłęd. To tak jakby gość, nie wiem, gość przyszedł mi i poszedł i zadzwonił. Wiesz o co chodzi? Co? To taki, ja nie rozumiem. Ja ci też nie rozumiem z tego, no już mi się wełbie od tego pierwszy, od godziny oglądania. No to zobaczymy, no trudno, no udostępnię zapis live'a, zobaczam sobie jak się fajnie z chłopami grało. Gość nagle beka mikrofonu. A chłop mnie, nie no, chłopy etykieta na mnie napisali. I kika dostałem, ciekawy jestem bardzo. Chciałbym się dowiedzieć za co bez kitu, żeby jakiś mądrochełek mi tam napisał, bo nie wiem, dziwne to jest. Bo ja nie rozumiem z jakiego powodu jestem zobligowany wysłuchiwać bekania jakiegoś idioty do mikrofonu. Się zastanawiam, który to inteligentny jest, no. Bo ja nawet nie wiem, który to zrobił, no nie? Bo i się tam wszyscy. Tak, legal, klasyk. O, człowieku, jakiś śmiech mi beka do mikrofonu, wszyscy. Później idzie tyket, zakłada z jakimiś i jeszcze mnie pierdalają za to. Człowieku, ja tylko grałem sobie w gierkę. Działanie na szkodę ligi. Ten powód, działanie na szkodę ligi. Ale o co chodzi? Zreportowali go i dostał jakąś karę i on to widzi? Po prostu jak w LoLu, teraz, ale czemu my tego nie widzimy? Tego powodu bana czy coś? Szkoda twojego mózgu, baranie. Który to założył, bez kitu? Ja aferę kręcę? Okej, okay, do widzenia. Czyli mam siedzieć i wysłuchiwać bekania świni do mikrofonu w momencie, kiedy płacę pieniądze, kurwa, za subskrypcję, żeby sobie pograć w normalną grę, tak? Ty kretynie, idź stąd. Dobra. Do widzenia. Gościm przegrał grę zachowaniem swoim i tyle, tak, a nie ja. No. Ale o co tu tego chodzi? Jeżeli rozumiesz, to trudno. To niech ci gość podejdzie, zesra się na stół, ty się o to wypił i będzie twoja wina, nie jego, że ci się zesrał. Nie wiem, no wiesz, to jego beknięcie było bardzo ważną informacją do przekazania mi, czy zespołowi, czy wam na czacie, po prostu. Idiota wiedział, że jest live. Nie, szczerze, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się po prostu dzieje w tym momencie na tym CS-ie. I chciał po prostu koledze zaimponować, bekając. Nie wiem. I beknął jak świnia. I tyle. No i jak świnia został potraktowany. Tego nie rozumiecie. Nie wiem. Nie wiem co. Kontekst. Bukas był nieoficjalnym shoterem Mamona. Podobnie jak z każdym innym kanałem, Mamonowi się to nie podobało. Okej. Okay. Czy
Czy pokaż to oficjalny shooter na YouTubie? Nie, ale coś tam ktoś z nim gada niby chyba, ty. Ja nie wiem zresztą, ale on robi se shoty, no, robi se shoty. Spoko robi te shoty. Wiesz co, też tak myślałem do momentu, kiedy nie przyjrzałem się bardziej jego kanałowi. Zobaczyłem, jakie ma intra, outra. No, chłop tam ma co? Wrażliwe rzeczy w moim kierunku, nie wiem. Ja będę musiał bez kitu pokminić, bo mi się chyba nie chce. Ja mam dosyć już dookoła codziennie, wiesz, żeby jeszcze chcąc sobie oglądać coś w internecie, widzieć swoją mordę, jakiś z... wiesz, o co mi chodzi? Nie, jak sobie się jakoś, nie wiem. Kanały, na jakie warto zasubskrybować, to kanał BUKAS i tu... No i trudno, no i i zobaczymy, jak sobie będziesz kanał subskrybował jutro, jak taki jesteś inteligentny, to zobaczymy, czy masz zgodę na to, czy na tamto. To jutro będzie miał po kanale, zobaczysz. Nikt mnie nie pytał o zgodę na publikację czegokolwiek z mojego kanału, więc jak robią to bez mojej zgody. Fajnie, wiesz, fajnie by było, jakby Bokas się ze mną dogadać, podzielić razem, jeszcze lepiej to zrobić, prawda? Wiesz, o co chodzi. No, ale on nie chce, widzisz, on woli słuchać głupków jakichś swoich i to się nie fajnie skończy wkrótce pewnie i szkoda, no. Szkoda, bo potencjał jest naprawdę duży wszędzie. Tak, dobry ten uwierz, każdy mój znajomy dobrze ogarnię. Mówi, że oni by już dawno z tym nie zrobili. Tak, Mariusz, bez zastanowienia najmniejszego nawet, no nie? Nawet by się nie zastanawiali. A dopiero mu potem propozycje składali, ale nie chcę tak, ja nie jestem takim człowiekiem, no. Co? Złożył propozycję, mimo że nie jest takim człowiekiem. Witam was, Bukas. Tak, montuję filmy na kanale Mamona i raczej każdy, kto śledzi ten kanał, to zauważył. Nie rozumiem jednak aż tak waszej nienawiści do tego, co zrobiłem. Aha, okej, okay. Czyli teraz oficjalnie mu robi szoty, no i co? Sprzedał się? Mamon mu coś daje za to? Aha, ty, ale widownia u Mamona. Chcą oglądać te szoty jeden do jednego, ale nie u niego na kanale. Te same szoty są na innym kanale i ludzie tam wolą oglądać? O co chodzi? Nie ogarniam. A to nie jest ten od Random Bruce'a shotter? Żebyś potem pretensji nie miał, skoro wyzywacie mnie za coś, czego nie zrobiłem, to może mam faktycznie te kanały wam zdejmować? Piszesz w opisie, że siedziałeś, a ludzie wyzywasz na prawo i lewo, co? Jak masz powyżej... A, to jest ten Elden Ringa i tego wstawiał od Mamona, okej. 2K widzów, to możesz srać mu do ryja i on to bierze i mówi, że to jest gówno, nie? I mówi, ale smaczne, miam. Albo jak masz k***kę, nie? To też możesz mu srać do ryja. No chyba, że jesteś sini koleżaneczką, to wtedy nie. No ale to, Jezu, Mamon tak jest, Mamon po prostu na tydzień i tak wróci, to nie ma znaczenia jakby, no nie wiem. Mamon tak będzie biegać po tych kanałach i będzie szukał domu, to jakby to jest... Aha, czyli szoty na kanale Mamona po prostu, tam jest wycięte są rzeczy, dla których ludzie chcą oglądać Mamona, tak? Czyli są trochę bez sensu, czyli to nie są takie jakby szoty, tylko taki montaż, jakby youtuber robił. Okej. Okay. Po prostu klasyk tak zwany. Za tydzień się obrazi na wszystkich, zablokuje wszystkich, powie, że on tutaj już nie chce streamować, że on się nie nadaje do tego internetu i że on wy***la. I że wejdziecie pewnego tygodnia, zobaczycie, że nie streamuje, kolejnego tygodnia wejdziecie, znowu nie będzie streamować, zaczniecie się dziwić, a później po prostu zrozumiecie, że już nie wróci. Będzie tak mówić, za 3 tygodnie się odobrazi na wszystkich i będzie mówił, co ty wariacie, po prostu potrzebowałem czasu odpoczynku, bo trochę wkurwiony byłem, no dużo spraw prywatnych się wysypało, musiałem się uspokoić, troszkę wyluzować. No i za 4 tygodnie myślę, że będzie grać znowu flexy, nie, ze wszystkimi. Mamon mnie znowu wyzywa, o nie, szybko muszę wejść, szybko. Ma charakter, przecież to było słychać po tym, jak ona grała z nami co do niego i jak mówiła, on od razu mordę zamykał, bo...
Od razu było wiadomo, no. Kto go zna lepiej niż jego kobita, no halo. No to on se, wiesz, może popić tego, ale gasi komputer i tam kobita rządzi. Przecież to widać. Ty Nikoła, mam on mówi, że ty ja rządzisz, mówię, jak gaszę komputer. To jest źle. Ja też bym tak chciał, żeby se kobita u mnie zarządzała, tylko musi być mądra do tego, tak? Co? Nie dam przecież kimś kogo przemłodego. Nikola mówi, że go zaraz wyjaśni. Bo znam takie przypadki, gdzie były takie... Dobra, Amon, powiem prawdę o tobie, dobra? Teraz, słuchasz mnie? Jesteś 36-letnim prawiczkiem, chuj się znasz. Nikt cię nie lubi w życiu i spierdolisz, nie, ja mówię, jedyną osobę, której kiedyś zależało na tobie i stary, mam już ciebie wyjebane, nie, chcę po prostu pograć w LOLa i zamknij p***dę, ok? Witam, która komenda najlepsza? Dobra, ja idę sam grać jeszcze. Ja pierdziele. Dzięki diabel za 14 lat. Witam. Dzięki. No nie no, błagam, to takie coś. Ci łeb śmieć. Będziesz wszystko wokół. No nie ma no co komendujesz, weź bez przesady no. Wyjmij kotwicę z dupy, chodź. To nie ma sensu, śmieć będzie tylko jedna w kółko p***lił jak ograniczony umysłowo gościu. Nie, Łukasz, weź, daj spokój, ty też go niech se broń go. Teraz niech do ciebie o komendzie gada, o frajerach, że na komendę chodzisz. No niech se pogada do ciebie teraz. Se pogadajcie, macie temat ciekawy. Zobaczymy, jak ci się to będzie podobało. Koniec tego. Nie będę z przygłupem siedział. Naprawdę, sorry. Nie chce mi się, stary. Codziennie to samo. Ja minutę z wami nie byłem. Minutę tam nie byłem. Sram na mam na toksycznego śmiecia, co mi humor rozpada. Mam Łukasz, naprawdę, koniec. Ten gość jest pięty. To nie jest normalne, stary, to nie jest normalne, że minutę nie może normalnie siedzieć. Nie chce mi się, naprawdę, uwierzcie mi się, po prostu mi się nie chce. Z dobrym chórem przychodzę i śmieć musi mi zawsze coś zrobić. Nie chce. Jezus Maria, po prostu minutę nawet nie powiedzieć, 4 razy tekst. On ma ograniczony mózg. On nie umie o niczym innym rozmawiać, a mi się nie chce po prostu. I tyle no. I tyle mam do powiedzenia. To idę sobie grać z randomami. Nie, Kuba, weź, spierdol. No bez hitów, kurwa mnie, naprawdę. Codziennie to samo mi się nie chce już, stary. Ty jesteś burakiem, który tylko umiał jednej rzeczy mówić. Chciałem sobie możliwe, po prostu normalnie, najzwyczajniej w sieci pograć. To jest niemożliwe z tobą, po prostu to jest awykonalne z twoim mózgiem i tyle. To jest najgorszy sort człowieka, który zrobi wszystko dla jednego zasięgu, zapamiętajcie. Nie wiem, żeby ja nie mógł... To jest paranoja, żeby nie móc jeden dzień nie poruszyć no jakiegoś tematu. To jest choroba psychiczna. Ten gość jest chory psychicznie. Zagubiłem się w liczeniu, ile razy ten schemat powtórzył się w tym roku, ale wygląda on zawsze tak samo. Okej. Cinkrow nerwią Amona. Mamon obrażasz ja Cinkrowa. Wyzywają się na swoich streamach. Następuje zgoda i grają w ligusie. Wróć do punktu 1. Okej, jest tak? Ktoś wie to? Oho! A to już oglądaliśmy. To jest tylko 5 minut, o tym to obejrzymy. Dotki laski. W ich czasach tak kobiety wyglądały, no pięknie kurwa. Pamiętam to. Cześć Łukaszek, cześć wszystkim. Kurwa no, jak to wyłączyć? No on zanim zaczął oznaczać łopki w tej grze, to trochę minęło, pamiętam. Dobra, już kumam o co chodzi. I to jest wasz Bóg? I to jest wasz Bóg? Tak. Melina, ja nie chciałem się najebać. No i nie mogę uniknąć, jakbym chciał uniknąć w momencie, kiedy on wyprowadza atak, nie mogę, bo nie działa. No to faktycznie na klawiaturze się zjeba gra, kurwa, to. Czemu on takie dźwięki robi, jakie? Ja też chcę taką broń, że będę na 2 hity zabijał, kurwa. No i nie mogłem uniknąć. Aha, czyli jak użyję ataku, to nie może unikać. Ja w realu bym umiał, znaczy, unikając, przykręcając się w boku, uderzyć mieczem bo na przykład, takie... nie? Zbanował gościa, co to mu polecał. Potem powiedział, że faktycznie lepiej. Aha.
Ja jednak nie szanuję mortadelki. Czego trąbisz, kurwa? O kurwa! Badendy. Trąbek, zajebany człowieku, ty. Zadzwonił na policję i mnie teraz gonią, zobacz. Ty Laos, ale ja nie mam taty, to dlaczego tak mówisz? Ej, bez kitu, ja mam podzręczność ludzika, ale lipa. Ja to chyba od nowa robimy nowego ludzika, co widzowie? Nie chcę tego lokowania, ja ginę przez to lokowanie, bo to lokuje mi na ludzika, a, który to jest z tyłu, trzeci, czy czwarty, czy piąty, a ja biję się z tym z przodu. No przecież on nie trafia w gościa nawet. Nie wiem, jedyny sens to bić lewe myszki tylko ich, zobacz. Z wyskoku podwójny i lewe myszki. Ale dał radę to przyjść ostatecznie, na czyli jaką pałę, czy ty twój mózg przyjmuje do wiadomości, że jest jakieś opóźnienie podczas reakcji czy responsywności tego ludzika zjebanego. Patrz, teraz chciałem po uderzeniu od razu unik zrobić. Jak nie na mogłem. Sammonach? Nie wiem, zmieniam chyba ludzika na innego. Przecież naciskam przy głupie te śmierci. Cały czas. Aha, ty, masa, się, masz tak? Rację. Czekajcie, muszę kto? Sprawdzić, jak to się kurwa robi. Ale to czemu nie zrobisz jeden dwukropek, jeden negocki duo, okej. Okay. Z dużym bębnem i wózkiem inwalidzkim 5 złotych. Odbudowałem ci Persji, dzięki za donate. Kondycyjnie ich zmęczę. Na kondycyjnie ich kurwa robię. Oho, boss. Pamiętam, jak go robił. Ulala. Zero staminki, no sad. Dobra, skawari. Co tu się dzieje? No co, mam rewind part 2, końcóweczka, idziemy grać. Chyba pierwszy run był na nim, nie? I potem już będzie gorzej. Nie zabijam, wypierdam te lokowanie tego gówna pierdolonego z tego, kurwa. Przez to, że mi się ludzik odwrócił i zalokował, rozpierdoliłem dwa fajta, kurwa. Dla mnie to jest dziwne, że on może 15 razy zrobić jakieś combo, ja nie mogę nawet raz. Raz, dwa i zobacz, dwa tylko były, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery i skacze, patrz. Teraz nie zrobił skoku, tylko poprzeczny zrobił. Teraz dasz, raz i teraz dwa zrobił po daszu, a wcześniej po daszu zrobił trzy. Raz, dwa, trzy, tak i skacze na mnie. Zobacz, teraz jest 5. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bijcie masterciuki. Dwa, trzy. Oho. I teraz skok powinien być. I czemu nie skacze, tylko robi poziomego w bok? Raz, dwa, trzy, cztery i skacze teraz, patrz. Raz, dwa, trzy i cztery. Leć się, Kamil, leć się. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Ja pierdolę, jeszcze wypił gówno przed tym. Teraz muszę wracać, siadać do mnie. To jeszcze ta kurwa. Zrobił! Leżeć kurwa, duże lądowy! Aha! Dobra, odsmyki. Widzicie kurwa, muszę się nauczyć. Nostalgia to oglądamy, no. Kiedy my to oglądaliście? Ponad miesiąc temu. Ej, co jest kurwa? No, wajuki, ciężkie to było. Racja. Ja go nie zrobię, a ty filmie on miał na jucha. A co ty gadasz? Ile on miał na im testków? Dużo miał. Ty powiesz, jak będzie mi łatwiej, czy na zlokowanej, czy nie. Mi jest wygodniej na free looku. Nie uniknąłeś, co ty mi śmietniku pierdolisz? Uderzył w ziemię 10 metrów obok mnie. Dwa. Ej, w chuj jest na zlokowanej kamerze, bez kitu, ty, bo nawet uniki wchodzą lepsze. Nie mogłem się ulecić, kurwa, ile łatwiej jest nie na zlokowanej łatwiej kamerze, ty. Nie, no jesteś zjebę na mnie, bo ja robiąc jeden autoatak, on robi tuf, tuf, tuf. No, raz, podobne dźwięki. Dwa.
planie. I nie mogłem znowu użyć spacji! Czy do przodu? Oko? Czy to ten ran? Szybko pij wódkę. To chyba ten. Uff, to jest ten run! To jest ten run! This is Sparta, kurwa! Jakby teraz nie zabił, to chyba by wygrę wyłączył. Mamy to! No co, no 100 netków. Nie jest źle. Mówiłem, że kurwa dam radę. Dobra, Mamon, Rewind, part 2 za nami. Ale kurwa dam radę. Czekały na trzeci. Opowiedziałem, ja nie będzie. Trochę może minąć. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.